Witam Was serdecznie, Diablomaniacy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim moją drogą i mojej czarodziejki drogą do endgame'u. Czego używałem wcześniej, czego używam teraz, czego zamierzam używać, aspekty, paragon, build, EQ, wszystko. Na samym wstępie pokażę Wam też ala nuance, może tak w ramach właśnie takiej rzeczy optymalizacji endgame'u, czyli szybko przelecimy sobie farmę Dunga, od razu zaprezentuję Wam się wtedy ten build, będziecie wiedzieć, czy chcecie oglądać dalej, czy Wam to pasuje. Naturalnie jeszcze nikt, wydaje mi się, nie jest w tej grze alfą i omegą jakiejkolwiek klasy, więc jak macie jakiś ciekawy feedback, widzicie, że coś tutaj można udoskonalić, bądź po prostu napiszecie, że wow, tego nie wiedziałem, a to jest kurde fajny, no to możecie zawrzeć to w komentarzach, absolutnie. Natomiast koniec końców jeszcze taki niuans na sam wstęp, czyli taka może troszkę mikro cheesy farma, jaką umożliwiamy na chwilę obecną Blizzardzi, czyli po prostu przejście jakiejś ścieżki w dungeonie o mocnym zagęszczeniu potworami typu elita równa się duża ilość expu, reset tego danga, po czym wejście i zrobienie tej samej ścieżki na nowo i reset. Jak to się wszystko odbywa, zaraz sobie zobaczycie i od razu też zaprezentuje Wam się ten build w akcji, którego automatycznie, który automatycznie jest tutaj przeznaczony wręcz, bo posiada ogromne ilości, może jeszcze nie ogromne, ale bardzo duże ilości AOE damage'u. Będziemy starać się grupować większe grupki mobów, o to jak teraz. Generalnie kolejność klawiszy. A, dostałem jakiegoś silence'a, ale koniec końców zaraz z tego wyjdziemy. O, widzicie jak to wygląda. Jakby pożoga przeciwników jest bardzo tutaj ekspansywna, prawda? Podąża we właściwą stronę, że tak powiem. Przejdziemy dalej, pulniemy kolejną grupkę mobów. Oczywiście jakiś tam crowd control, który w tej grze jest naprawdę na chwilę obecną absurdalny, wydaje mi się, ze strony mobów. Przejdziemy dalej, jakaś kapliczka, też sobie pstrykniemy. No i patrzcie, mamy tutaj pół ekranu mobensów, prawda? Już nam się wąszy nasze ultimatum, jak ja zwykłem nazwać. Odnowił, możemy znowu sobie porzucać nasze czary, widzicie, pyk, 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 wszystko idzie sprawnie, lecimy na dół, bardziej na prawą stronę odbijemy, znowu sobie pulniemy troszeczkę tutaj grupeczkę mobów, przejdziemy do naszego właściwie final roomu, tutaj mamy kolejną, czekamy jeszcze na cooldown, ale właściwie mamy już wszystko, czego potrzebujemy, żeby przejść do oblężenia, ofensywy bardziej w tym momencie, chociaż to jest jakieś oblężenie, widzę mini bastionu, kozło ludzi, także można to właściwie też tak nazwać. Także widzicie, level właściwie równy, jeśli chodzi o sam dungeon, natomiast chodzi o ilość elit i ilość XP, jaką tutaj zdobywamy, nie? Aniżeli to, czy ten level jest jakoś wyższy, czy niższy tego Dunga od nas. No i tutaj generalnie jest teoretycznie koniec naszej ścieżki, praktycznie też. Jeżeli gracie w party, wtedy jedna osoba może iść midem, jedna osoba może iść górą. Jak ktoś już skończył, może wyjść z party, wtedy daje znać innym, że już skończył swoją ścieżkę. Wychodzicie razem przed dungeona w tym stylu. Jeżeli gracie w party, wtedy kolejna osoba, która nie była party liderem, powinna założyć partę na nowo. Przenosimy się do jej realmu, więc automatycznie resp w Dungu się resetuje, więc możemy ponownie do niego wbić, ponownie go wybić. Jeżeli gracie solo, jesteście zmuszani do zrobienia po prostu bardzo smutnej tutaj, bardzo smutnego zagrania, czyli live game. Oczywiście nie jest to coś, co chcemy robić, czasem musimy. Też byłbym już naprawdę dużo dalej, pewnie Uber Lead leżałaby już przynajmniej na kolanach, ale koniec końców prawdziwe życie i związane z tym obowiązki też część z nas trzymają w ryzach, nie? Co oczywiście jest fajne, no bo koniec końców zatracanie się tylko i wyłącznie w grze komputerowej to nie jest rzecz, która powinna mieć miejsce w jakimkolwiek żywocie ludzkim, nie? Także dobra, wejdziemy z powrotem do Demise'a i automatycznie nasz Champion Dung, zobaczycie, że się zresetował i możemy tą ścieżkę odtworzyć na nową, którą właśnie przebyliśmy. Oczywiście solo możecie sobie go równie dobrze i wyczyścić całego, widzicie, naciskam spację, jest tutaj reset. On generalnie, ten Dung, już Wam pokażę generalnie, łatwo sobie to możecie znaleźć na internecie, ale żeby tutaj być już z Wami do końca optymalnie szczerym, on znajduje się, widzicie, w takim punkcie mapki. Koniec końców wejdę do środka, żeby nam się tu nie spamowały jakieś kuncwoty, niefajne moby. I zajmiemy się buildem, tym co aktualnie używam, i przejdziemy po prostu do skill tree, nie? Czyli tego, od czego warto zacząć. Wciąż definitywnie Arclash wydaje mi się bardzo mocną opcją, zmniejszającą nam cooldowny, dającą nam dodatkową opcję na crowd controla. Ponerfiony, ale wciąż bardzo dobry. Wydaje mi się, że ta ścieżka rozwoju tego skilla i zbudowanie go na maksa jest bardzo ważne. To Firebolt jest tylko i wyłącznie dla enchantmentu, nie musicie go używać. Ja gram bardzo mocno Berni buildem na chwilę obecną i chcę teraz pójść jak najbardziej w tę stronę, też dla redukcji obrażeń, więc Firebolt bardzo i ten enchantment mi się podoba.
szczepetów też dojdziemy później. Z tego drzewka generalnie od początku gry nie używałem niczego innego. W becie sobie farmiłem też na tych dwóch skillach. Nie są złe, acz wydaje mi się, że Arklash jest definitywnie nawet po nerfach jedynym autoatakiem, którego warto używać od early do late game'u i to jest opcja na enchant. Kolejne drzewko to jest coś, co ja zwykłem zasadniczo skipować praktycznie zawsze, chyba że no podążam już do tych takich core umiejętności. Fireball to jest coś, co warto mieć na uwadze pod kątem tego, że to może być jakiś cichy, bardzo dobry build na unikach pod kątem nukowania Uber Lilith. Może być coś takiego bardzo popularnego później. Są uniki, jest dużo damage'u, który Fireball enabluje w single target, więc to jest też jedna ze ścieżek, które będę w endgame'ie, jak już będę chciał nukować bossa, przetestować. No i z tej ścieżki niewiele więcej na chwilę obecną używałem. W early game oczywiście Chain Lighting, Charger Bolt, to są rzeczy, które możecie używać. Ice Shardsy to jest jeden z opcji na late game, jak najbardziej, bardzo mocna. Na razie nie bawiłem się tym, nie jestem fanem, acz dużo ludzi poleca i generalnie jest zadowolony z tego buildu, więc to jest też perk, którego też sobie, pod który też sobie zbieram umiejętność, pod którą też sobie zbieram dużo eku i chcę później sobie odpalić Ice Shardy na Nightmare Dungeonach w kolejnej fazie mojego expa w drodze do setki, jak najbardziej Ice Shardy potestować. Natomiast teraz wydaje mi się, że przechodzimy niżej do core. Do core'u core'a. To jest moim zdaniem najważniejsze. Dlaczego w ogóle możemy grać takim midrange close combat czarodziejem, jakkolwiek. Teleport w ten sposób rozwinięty. Możemy tutaj oczywiście dawać jak najwięcej punktów, że tylko później w EQ pojawi mi się plus 5 do teleportu, plus 5 do czegoś, no to ja tutaj ewidentnie całe moje punkty przerzucę, że tutaj to było jak najbardziej rozwinięte. Na chwilę obecną tak nie jest. Tutaj oczywiście jeszcze Glass Cannon. Wydaje mi się, że przy tym, jak jesteśmy tankowni z innych rzeczy, Glass Cannon jak najbardziej może być tutaj wzięty na maksa. Jeden punkt elementala, wydaje mi się, że te 5% i jeden punkt tutaj wrzucony jest jak najbardziej ok, żeby w ogóle go posiadać. Można oczywiście i też w niektórych setupach używam Flame Shielda na maksa, natomiast bardzo lubię grać w tym buildzie po prostu Ice Armorem, jako że definitywnie bardziej pomaga mi w przeżyciu i tankowaniu dużej grupy elit na chwilę obecną, także jestem fanem Ice Armora, używam go nad Flame Shieldem na chwilę obecną. No i creme de la creme, wydaje mi się, każdego czarodzieja nie można wychodzić, jak jest się magiem, bez tego skilla w domu. Frost Nova, rozwinięta na maksa, idąca tą ścieżką. No, wydaje mi się, że to jest najlepszy skill crowd controlowy w grze, najlepszy skill maga, który enabluje generalnie większość buildów. W sumie to wszystkie buildy, nie? Nie wyobrażam sobie grania magiem bez Frost Nowy, powiem wam szczerze. Może są buildy, które je zastępują, może lubicie sobie grać jakoś tak elektryczną czarodziejką na dystans, na sobie rzucać te spele, ale nie jest to moim zdaniem aktualnie optymalna droga do grania tą klasą. Optymalną drogą do grania tą klasą właśnie jest wejście full bliski close combat i użycie Froznowy. Znakomity skill, najlepszy też do PvP, nie? Nie muszę generalnie nawet mówić, jak ta karta, chciałem powiedzieć, to moje nawyki z gier karcianych, których też sporo rzeczy nagrywam i do których też sporo staffu streamuję. Natomiast Froznowa w PvP nafarmiłam już dużo ten streaków, naprawdę niesamowita umiejętność. Do PvP odcinek też, jeżeli będziecie chcieli, nagra się z jakimś tam podsumowaniem, z moim buildem, który niewiele różni się od tego, którego teraz używam tak naprawdę, bo chciałoby się jeszcze raz powiedzieć, że no, Blizzardzi może wprowadzą te kolejne drzewko, albo chociaż dodatkowe drzewko, jedno na PvP, żeby było zapisane, nie? Żeby nie musiał switchować całego drzewa, całego paragonu, żeby sobie wejść do PvP strefy. Wiem, że PvP będzie w tej grze traktowane po macoszemu, będzie to drugorzędny garnitur, że tak powiem, ważności w tej grze, ale wciąż chciałoby się, żeby jakkolwiek było to traktowane bardziej na serio i te buildy takie a la Lost Arkowe zapisane powinny się tutaj pojawiać. Kolejne drzewko, definitywnie Hydra przeprowadziła mnie przez całą fabułę. Uwielbiam Hydra, jest broken w early game'ie, natomiast odskaluje się, definitywnie. Wydaje mi się, że definitywnie to są moje ulubione słowa, uwaga. Definitywnie odskaluje się ta Hydra i po fabule przestałem, po 50 levelu, przestałem tego automatycznie używać. Wydaje mi się, że dużo lepsze są rzeczy, przede wszystkim te, które sprawdzają się mnie w tym buildzie, więc nie jestem fanem. Ale z tego drzewka bardzo lubię i bardzo ważne jest oczywiście pobranie elementów, by pójść mana shielda i by pójść protekcję. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy są super ważne, pobrane na maksa. Polecam wam, pomagają to rzeczywiście w tej tankowności close combatu i to jest core. Wydaje mi się, że tak jak niektóre rzeczy w tym buildzie, które widzieliście przed chwilą, nie są. Są generalnie flexi, można tutaj definitywnie zagrać bez barier, można zagrać tą barierą, to jest oczywiście bardzo ważne, można grać innym enchantmentem, tak, to drzewko i granie takie close combatu jest bardzo ważne. Przechodzimy dalej i to jest aktualnie nasz damage
w ogóle output, drzewko, meteor rozwinie ten maxa w ten sposób, dodaje nam kolejną jeszcze możliwość tutaj wyrzucenia, tak jakby na razie z kontroli z własnego ruchu minionów, co nam daje kolejny damage output dodatkowy i tutaj creme de la creme, jeden punkcik Inner Flames i Devouring Blaze. Wydaje mi się, że to razem z Paragonem i rozwinianiem właśnie Burning Damage'u daje nam tutaj ogromny damage output plus oczywiście sustain, nie? Jest bardzo ważne, że daje nam to odporność na obrażenia też, nie? Jeżeli nasze przeciwnicy się palą dookoła, to też może mieć niezwykle znaczenie w walce z Uber Lilith, nie? Więc tak to wygląda. Tutaj Static Discharge, wciąż używam oczywiście Arglasha, nie jest to absolutnie obligatoryjne, akurat ten trik, ja go lubię, używam go, ale nie jest to coś, z czym musicie grać, to możecie sobie wrzucić zupełnie w coś innego, ja po prostu to lubię i tego używam, jestem do tego przyzwyczajony od early game'u, kiedy też grałem na więcej Electric Spelli, więc wciąż to używam, natomiast te 4 punkty absolutnie mogą się przeistoczyć w coś innego w tym właśnie dokładnie buildzie. Przechodzimy dalej do kolejnych takich core rzeczy. Tutaj generalnie wiadomo, że w tym buildzie w zasadzie większość rzeczy, która jest wrzucona, no nie jest for fun, nie? Jak coś for fun albo coś uznaje za, tak jak wspomniałem wcześniej, przy okazji Shocking Impactu za rzecz, którą można przeistoczyć coś innego, tak te rzeczy, które zobaczycie teraz, wydaje mi się, że są mega istotne. Jeden punkcik w permafrosta, by dojść do core rzeczy kolejnego frościka, który 18% increased damage'u frozen enemies, nasze meteory, nasz wąż nieogrodowy definitywnie damage'uje to w sposób niesamowity. I dochodzimy do Inferno. Jeżeli tylko Inferno jest aktywne, jeżeli tylko zgrupowaliśmy grupkę minionów, to jest rzecz, od której zaczynamy, to jest spell, od której zaczynamy cały nasz kombat. Rzucamy Inferno, potem rzucamy nowe i potem spamujemy meteory, ile tylko wlezie. Generalnie ten build będzie chciał utrzymywać zamrożonych przeciwników jak najdłużej, więc wszystko co wokół, wszystko co w aspektach wydłuża czas zamrożenia, musicie mieć na uwadze, że chcecie mieć to nałożone. Super współpracuje to właśnie z Inferno, Permafrost i tak dalej, i tak dalej. Tutaj generalnie mamy jeszcze kurency, z kurenców mamy Elektro, które też jest całkiem fajne. Tak jak mówię, nie jest to aż tak obligatoryjne, ta cała strona Elektro. Ja wciąż bardzo dużo spamuję tego Arclasha pomiędzy spamem Meteora, jak jestem na bliskim buildzie. Wciąż ten napaniony 10 stack Arclasha może czasem nam wygrać cały kombat, całe starcie, więc pamiętajcie, że to jest ten lasz dostępny i żebyście mieli na uwadze, że możecie wciąż grać pod niego i te aspekty w drzewku są właśnie dla tej umiejętności. No i przechodzimy dalej. Tutaj wydaje mi się, tak jak w early game'ie, dochodząc do fabuły, możemy się bawić Overflowing Energy, Mastery, Versa, nie wiem, czy dobrze to czytam, Verso może, nie? Natomiast koniec końców to jest jak najbardziej droga do early game'u, przez early game do mid game'u. To tym też się bawiłem w tym buildzie jak najbardziej. Jest to rzecz, którą należy mieć na uwadze, natomiast dla mnie Shatter. Shatter jest idealny dla tego buildu, właśnie pod kątem tego spamu speli, który umożliwia nam Inferno na właśnie Froście, dzięki oczywiście najlepszemu skillowi moim zdaniem CC w grze, czyli Frostnowie, jest idealną opcją dla Shattera i te wybuchające, co widzieliście zresztą na początku filmiku, miniony, czy tam moby, jakkolwiek to nazwiecie, to trochę takie skrzywienie z League of Legends a propos tych minionów, mam nadzieję, że nie jest to aż takie krzywdzące dla waszych uszu, natomiast Shatter wydaje mi się na the endgame, jest to jedyny rozsądny tutaj keyword do tego midrange, bądź też close combat mage buildu. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o drzewko. Tak jak mówię, flexy tutaj są. Można to troszeczkę inaczej zbudować. Na chwilę obecną jestem zadowolony z tego setupu, bardzo ładnie czyści te nightmary w grupach i solo i też generalnie pomaga w farmie, więc bardzo podoba mi się ta ścieżka, na razie tak to wygląda. Jeśli chodzi o paragony, tu jest definitywnie dużo więcej opcji, tu możemy się bawić, to jest flex opcja. Teraz sobie zacząłem w końcu late game'owe bardzo ważne drzewko, które będzie nam tutaj odpalać przede wszystkim ten perczek, bardzo na niego jestem najarany wręcz dosłownie, prawda? To też bardzo podobnie działa, też się no można wręcz jarać, jak się go używa, a bardziej nasi przeciwnicy. Tutaj dużo slotów i wydaje mi się, że to jest idealny moment, bo ten meteor odpala się późno. Ja na meteor switchnąłem po 70 levelu, więc od tego drzewka, jakkolwiek by nie spojrzeć, nie polecam zacząć, tylko generalnie kończyć nam naszego builda, jako że meteor jest opcją, wydaje mi się, na late game. Wciąż nie mam bardzo ważnej opcji dla tego buildu, do którego przejdę przy omówieniu EQ. Chase'uję jednego unika, nie mogę go znaleźć, jestem nieszczęśliwą osobą. Natomiast starting drzewko wydaje
wydaje mi się, jest definitywnie takie. Jeśli chodzi o glyfy, wszystko, co będzie nam pomagać redukować bądź zwiększać damage na close combat, jest waszym wyborem. Każdy glif, który ma napisane właśnie w sobie to, które możemy łatwo jeszcze odpalić za pośrednictwem ileś tam dexa w tym drzewku i tak dalej, co jest oczywiście w tych pierwszych paragonach niezwykle łatwo dostępne, te bonusowe efekty. Później przechodzimy w coś takiego. Tutaj burning damage jest bardzo, bardzo istotny w tym buildzie. Możemy na początku tutaj mieć coś innego, potem sobie tego paragona zresetować. To jest taki build na chwilę obecną, który resetowałem chyba 2 dni temu. Paragon i reset paragonu nie kosztuje aż tyle, więc jesteście sobie w stanie na to pozwolić. Taka ścieżka od razu wiodąca nas do kolejnego drzewka. Tutaj można też oczywiście pójść po to i chyba to później zrobię. Ten Burning Instinct jest jak najbardziej okej, ale koniec końców byłem najarany przejściem dalej, żeby uzyskać kolejny glif, więc na chwilę obecną może tutaj odbiję, może nie. Raczej na pewno tak. Dochodząc właśnie do endgame'u, kiedy zacznę nam to potrzebować, nie? Teraz właśnie jest ten moment, zaczynam to potrzebować, będę chciał tego typu rzeczy używać i tutaj się odezwać z powrotem do niektórych aspektów, do niektórych tutaj slotów w Paragon 3. Należy mieć to na uwadze, że możecie tutaj wracać do czegoś, nie? Prawda? To nie jest rzecz nieodwołalna, żeby tutaj definitywnie wam to pokazać. O, odjąłem sobie stąd jeden, wracam, chcę tutaj przykładowo nawiązać kontakt z tym, nie? Absolutnie jesteście sobie w stanie to zrobić, nie? I to kosztuje w zasadzie nic. Więc tak wygląda ten kolejny Paragon. Tutaj ścieżka glify generalnie i meteor damage tutaj w tym wypadku jest to mastery skills buff na glifie. Dopiero zaczynam go levelować. Jestem bardzo, 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 bardzo mile zaskoczony, jak impaktowny jest ten glif. Wydaje mi się, że ten glif to jest coś, co na początku strasznie overlookowałem. Skupiłem się strasznie na tym close combat z buffanym damage'u, close combat redukcji obrażeń. Koniec końców ten glif, poza armorem, który chase'uje, jest obligatoryjny do grania meteorytem i zacząłem grać nim stosunkowo późno, czego żałuję. I tutaj generalnie, jak już wspomniałem wcześniej, przechodzimy do czwartego drzewka i te czwarte drzewko będzie nam dawać Searing Hita, więc na pewno na chwilę obecną będę sobie chciał dojść tutaj, być może tu później jakieś burning damage redukcję uzyskać, nie? To jest nasze endgame'owe drzewko, więc trzeba się na tym skupić. Tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj możemy jeszcze się wrócić, jak już uzyskaliśmy glify do expienia i sokety potrzebne i odbijać do kolejnych bardzo ważnych perków, jeżeli ich potrzebujemy, nie? Także jest to opcja bardzo łatwo resetowalna, wydaje mi się, koniec końców nie kosztuje to aż wiele. Lekko skomplikowana do tych paragonów i do ujarzmiania tych tabelek trzeba się przyzwyczaić, acz nie jest to nic na pewno dla was nieosiągalnego. I koniec końców teraz przejdziemy do enchantment slotów. Enchantment sloty wyglądają tak. Na chwilę obecną używam sobie meteoru. Testuję sobie tą opcję z 8% na kolejny meteor, żeby opadał. Jest to w porządku, natomiast jakbym bardzo tryhardował, wydaje mi się, że Firebolt, jako że ten burning cele przez ileś tam sekund będą mieć na sobie redukcję obrażeń, wydaje mi się, że jest zwyczajnie lepszy. Jako że jestem fanem Arglisha wciąż, można w tym buildzie i też będę testował opcję switchu na Ball Lightinga, ale nie jestem fanem Ball Lightinga i tego, jak ta kulka się porusza, co robi. No nie jestem fanatykiem, powiem wam, Ball Lightinga, absolutnie. Ten build odpala się i też jest bardzo dobry, bardzo zbliżony, też na Frozdowie, też na full kontakcie właśnie z Ball Lightingiem. Nie jestem fanem. Wydaje mi się, że Ball Lighting jest bardzo dobrą opcją na single target. Jest to rzecz, którą będę testował versus Uber Lilith na 100%, także obok takiego burning buildu. Odkładam sobie już sporo też do tego builda na tej opcji Ball Lightingowych staffów w depozycie, natomiast na chwilę obecną na czyszczenie tego typu rzeczy, na szybkość czyszczenia, wydaje mi się, że ten Meteor z Inferno z nową w tym buildzie robi znacznie więcej niż Ball Lighting, który po prostu pojawi się ta kuleczka i on sobie gdzieś tam idzie poruszać. No nie jestem fanem, wiem, że to można rozbudowywać, wygląda to lepiej, okazalej, ale no nie, na chwilę obecną wolę meteoryt, tak wyglądają enchantment sloty, naciśniemy sobie i do ekwipunku i koniec końców opowiemy sobie jeszcze o tym, jak wygląda, czego mi tutaj brakuje, co bym jeszcze chciał. Jeśli chodzi o gemy, to definitywnie żyćko, czyli właśnie ruby w całym naszym armorze, emeraldy, czyli critical strike, bardzo łatwo odpalane na tym buildzie dodatkowy critical strike, no i jako że słyszałem wiele negatywnych rzeczy o wpływie, bądź też o braku wpływu tutaj rezystensów na nasze survi, wybieram dodatkowy armor za pośrednictwem perfekcyjnych na chwilę obecną czaszeczek, nie? Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o wybór gemów. Sam armor, no, jesteśmy na close combacie. To, co zwiększa nam armor, to, co zmniejsza nam cooldown redakcję, to, co zwiększa nam atak speed ze względu na abusing arka, jest bardzo mile widziane i ten hełm jest moim zdaniem świetnym rolem. Od razu aspekt
tutaj kolejny, który nam daje więcej survi. Także bardzo nastawiona na przeżywalność, mniej nastawiona na damage, bo przeżywalność jest tym damage'em tak naprawdę w tym buildzie. I trzeba na to zwrócić uwagę. Kolejnym aspektem jest armor z aspektem też idealnie pasującym do całości tego builda. Basic Skills Grant 20% damage reduction for 2 seconds. Nie? Także świetne, świetne oczywiście tutaj bardzo łatwo osiągalny implit i dodatkowo mamy kolejne damage redukcje, fire damage w gratisie, co jest bardzo mile widziane na chwilę obecną w naszym buildzie. Nie jest to zbroja, która powinna być używana przed 70 levelem ze względu na ten fire damage, który na początku nas w ogóle nie interesuje w dojściu do, no nie licząc hydry, w dojściu do mid late game'u, ale na chwilę obecną do tego meteor buildu, jeżeli dalej będę chciał iść tą ścieżką podpalania, a jest też oczywiście jeszcze firewall chyba, tak? Dobrze pamiętam też. Firewall nie jestem fanem, wolę meteor, a czy jest taka opcja lewa dostępna, to możecie sobie to potestować. Takie rękawice spadły mi niedawno, jestem zadowolony. Damage overtime, critical strike, jeszcze więcej damage'u, willpowera i bardzo fajny, bardzo ulubiany przeze mnie, wydrukowany na nim właśnie aspekt, też zwiększający nam survi i damage'u, i damage zarówno, więc bardzo mi się podoba. Taka sukieneczka spadła mi i testuję ją, jestem zadowolony z tej sukienki na razie, też oczywiście damage output jest zwiększony i bardzo podoba mi się ten perk. Nie jest niczym niesamowitym, absolutnie ten aspekt i to prawdopodobnie zostanie przeze mnie zastąpione przez po prostu pierwszą lepszą sukienkę na kolejnych tierach, która mi spadnie, ale na chwilę obecną używam, jestem zadowolony, zwiększa dipsa. No i jeszcze wrócę do klaty, czyli do naszego armora. Chase item, który tutaj potrzebujemy, który chcę, jest ten unikat, nie pamiętam jak się nazywa, ale teleport nam zbiera gości do kupy, nie? Jest to bardzo ważne na meteorze. Inferno nam to teoretycznie też zastępuje i pomaga w tym, natomiast chcę mieć tą klatę, na pewno będę używał tego unika, jak już spadnie, nie mam, używam czegoś takiego, jest na razie to w porządku, nie? Buty, core buty dla tego buildu. Wydaje mi się, że nigdy z nich nie zejdę, jeżeli już, to po prostu dla lepszego ich rola. Nie chcę ich stracić, są naprawdę świetne moim zdaniem dla tego buildu, nie tylko, więc no nie muszę tutaj mówić, więc na razie najlepszy unik, który posiadam, najlepszy, który mi spadł i to jest coś, co mogę już nigdy nie zdjąć równie dobrze, jeżeli nie spadnie mi na lepszym rolu, ale no mam nadzieję, że spadnie. Broń, bardzo ważne oczywiście, to jest burning enemies, damage over time, więc zalicza się do burnu, damage to close enemies i critical strike damage. No i oczywiście tutaj imprint, chciałbym mieć ten imprint na wyższym levelu, na wyższych procentach, nie spada na razie, więc nie daję to tam do amuletu czy do innej rzeczy, ponieważ nie leci mi, jest mi smutno. Na chwilę obecną tak to wygląda. Amulet, cooldown redakcję, damage za elity i pyromancy skill damage. Ten amulet i wydrukowany, bardzo ważny imprint. Sam amulet, ten roll nie jest niczym niesamowitym, absolutnie pewnie już przeklikałem, pozostawiłem na ziemi coś lepszego, mam nadzieję niedługo tutaj poszukać definitywnie lepszego zamiennika. Ten cooldown redakcja mnie trzyma przy tym, bo tu jest bardzo dużo tej cooldown redakcji, więc trzyma mnie przy tym rolu. Natomiast imprint i aspekt, który jest tutaj wydrukowany, jest istotny, strasznie na Nightmare Dungeony. Dużo AOS tutaj dodaje gratis i tego burning damage'u, więc ten aspekt jest kremem de la kremem dla tego buildu i meteora. Wydaje mi się, że trzeba go używać zawsze. Kolejny, ten imprint akurat nie jest niesamowicie istotny, acz się przydaje. Czuć czasem go jak najbardziej w walkach, zwłaszcza jeżeli engage'ujemy meteorytem i wszystko inne jest na cooldownie. Wtedy jak najbardziej jest to odczuwalne, zdarzają się takie momenty, więc jest w porządku. Ring, jak to ring? Więcej boosta do damage'u, trochę survi, podałem się te plus 500 życia na nim. Dlatego też w głównej mierze go używam. Kolejny imprint, Basic Skills Gains, tutaj Attack Speed, kolejna rzecz, która może być zastąpiona, jeżeli tylko nie lubicie Arglasha, jeżeli nie używacie Arglasha w tego typu buildach, tylko gracie już na full nuke, absolutnie może być to zastąpione czymś innym. Ja bardzo lubię Arglasha, lubię zbierać te cooldowny, lubię dodatkowy aspekt CC, lubię tą elektryczność tutaj nadpisaną też damage'u troszeczkę, także ja używam, będę używał na razie Arglasha, więc tak jakby jest to też pod to zbudowane. I przejdziemy do kolejnej naszej ofensywnej rzeczy, czyli naszego aspektu zniszczenia dodanego do różdżki. Tutaj znowu cooldown redakcję, trochę Strange'a, znowu attack speed, nie? Tutaj niebotycznie duży attack speed, jak widzicie, ale bardzo sobie to cenię na tym buildzie. I jeżeli posiadamy barierę, a w tym buildzie zawsze używam którejś z tych barier, też mamy całkiem fajną opcję na przeżywalność, nie? Więc tak wyglądają aspekty na tym buildzie. Nie jest to jeszcze zoptymalizowana granica, natomiast na chwilę obecną jestem z tych wszystkich rzeczy bardzo zadowolony. No i co? Wydaje mi się, że tym
aspektem, tymi aspektami i dokończeniem buildu możemy sobie zakończyć ten odcinek, żeby był w miarę zwięzły, 24 minuty. Chciałem się zmieścić pół godziny, więc jestem w miarę z siebie dumny. No i zobaczymy. Kolejna część może nagra się jeszcze przed Uberlead, jak spadnę na kolejne buildy, jak będę sobie testował właśnie Ice Shardy, będę sobie testował wersję z Ballightingiem, bo też do wszystkich tych opcji odkładam ekwipunek. Wiadomo, że później na kolejnych tierach ten ekwipunek będzie spadał lepszy, więc na razie odkładanie się go jest takie passe, ale koniec końców wciąż do takiego szybkiego, nagłego switchu może być to fajna opcja, nie, że potrzebuję coś tu i teraz, switchę się na to i może zaraz spadnie mi lepsza rzecz, może nie, prawda, więc warto, jeżeli macie miejsce w depozycie, sobie coś tam odkładać, że tak powiem, na czas potrzeby zmiany buildu, na czas potrzeby testu i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego. Jeżeli macie jakieś fajne uwagi, bądź też niefajne uwagi, jakiekolwiek uwagi odnośnie grania czarodziejką przez Limit Late Game, jeżeli może ktoś z Was już pokonał Uber Lilith, wtedy definitywnie czekam na Wasz feedback i do zobaczyska. Trzymajcie się, hej.